Dzień dobry, kłania się Dzidek teraz. Zapraszam na relację z jesiennej Krynicy Morskiej. Właśnie wjeżdżam do tej urokliwej miejscowości. Jedziemy cały czas ulicą Gdańską i już niebawem będzie ten odcinek ulicy Gdańskiej, który właśnie turyści najbardziej pamiętają, najbardziej ten odcinek właśnie zapada w pamięć przyjezdnym. Jest to związane oczywiście z tym, że na tym odcinku znajduje się właśnie najwięcej sklepów, takich punktów rozrywkowych. Tutaj właśnie tętni życie, można sobie właśnie latem zjeść, czy zapiekankę, czy pójść na obiad. Właśnie te miejsce już niebawem ukaże się przed Państwem. Piękna pogoda jesienna, także osoby tęsknące już za latem, za Mierzeją Wiślaną, będą miały swoje 5 minut, będzie można spokojnie zobaczyć, jak wygląda Krynica Morska po sezonie turystycznym. Ten sezon się już niedawno się zakończył, natomiast niebawem będą już powoli zaczynały się przygotowania do kolejnego sezonu letniego. Trzeba będzie oczywiście jakieś drobne malowanie zrobić, czy drobne naprawy poczynić. Natomiast w tej chwili proszę zobaczyć, pusto, kilka osób przechadza się chodnikami. Są to z reguły, jak Państwo widzą tutaj po prawej czy po lewej, starsi ludzie. Natomiast młodzież miejscowa, jak myślę, mieszkańcy tutaj też również do sklepu, do pobliskiego marketu. W Krynicy Morskiej funkcjonuje jeden market. Właśnie w tej chwili przyjeżdżamy koło niego. Proszę zobaczyć, jaka piękna pogoda. Słoneczko świeci. No, chciałoby się powiedzieć, że Krynica Morska zaprasza również po sezonie turystycznym. Pojedziemy oczywiście troszeczkę w górę do plaży. I tu mają Państwo okazję również zobaczyć, jak wygląda ulica, proszę Państwa, Portowa. Właśnie kręciliśmy w ulicę Portową. Na tej ulicy również jest to taka ulica główna Krynicy Morskiej. Na tym właśnie odcinku są różne restauracje. Właśnie tutaj możemy sobie wejść na obiadek czy na kolację. Natomiast całe, tak jak mówiłem, życie generalnie toczy się na ulicy Gdańskiej. My w tej chwili poruszamy się ulicy Portową ku górze, ku morzu. Piękna pogoda, proszę jeszcze raz zobaczyć, podkreślam, no to się rzadko zdarza. Dzisiaj wyjeżdżając z Gdańska miałem pewne obawy przed pogodą, czy nie będzie deszczu. Natomiast wszystko się ładnie wypogodziło. I zapraszam Państwa na relację z Krynicy Morskiej. Oczywiście przespaceruję się, proszę Państwa, na plażę. Zobaczymy wejście, główne, podstawowe wejście w Krynicy Morskiej. Wydaje się numer 24, o ile mnie pamięć nie myli. I tam zobaczymy, jak wygląda plaża już jesienią, gdy tych turystów, ludzi praktycznie nie ma na plaży. Podejrzewam, że będę nieliczną osobą, która znajdzie się na plaży właśnie w Krynicy Morskiej. Obym się mylił, może rzeczywiście zaraz zobaczymy. Natomiast ja tutaj podjadę sobie na rondo, proszę zobaczyć. Zawrócę na rondzie, no i wtedy właśnie wezmę kamerkę i udam się, proszę Państwa, wejściem takim głównym, co najbardziej znane, wejście na plażę w Krynicy Morskiej. Tak, jest to wejście numer 24, także nie żegnam się. Parkuję auto i wybieram się, tak jak powiedziałem, na plażę Krynicy Morskiej. Także jak mówiłem, znajduję się już przy samym
wejściu na plażę. Pozostaje nam jeszcze cennik, jaki obowiązywał, proszę Państwa, latem 24 roku. Gałka lodów 7 zł, 12 smaku do wyboru. Także tutaj Państwu jeszcze pokażę, jak to wygląda z punktu widzenia właśnie lata 2024. Ciekaw jestem, zobaczymy, jakie będą ceny w 2005 roku. Kawka 15 zł, ekspresso 15, mrożona 24, Pepsi 9, 14, przepraszam, złotych. Także takie są ceny. Ja w tej chwili już skupiam się bardziej na plaży i idę, proszę Państwa, wejściem numer 24. Z pewnością każdy doskonale pamięta te wejście. Jest to główne wejście właśnie na Krynicę, do plaży, na plażę w Krynicy Morskiej. Z tej odległości już doskonale słychać szum morza. Nie wiem, czy mam taki czuły mikrofon, czy Państwo już będą słyszeli ten szum. Natomiast ja już doskonale słyszę szum, może nieco wzburzone. Dzisiaj rano mocno wiało, to jak mówiłem, pogoda nie była taka wymarzona jakaś do spacerów. Natomiast wszystko się zmieniło około godziny 9 rano. Piękne słoneczko wyszło. No i proszę zobaczyć, jaki piękny widok tam się ukazuje. Podejdę oczywiście troszeczkę bliżej do wody. Będą mieli Państwo okazję zobaczyć plażę z najbliższej odległości, wodę. Także jest to bardzo ładny widok. Proszę zobaczyć duże takie grzbiety, fal. Fajnie to bardzo widowiskowo wygląda. Po lewej stronie mieliśmy bar taki całodniowy, można powiedzieć, nawet do późnych godzin nocnych. Natomiast na chwilę obecną ten bar jest demontowany aż do lata. O, tu widzę jakieś świąkowie chyba morsują, czy morsowali już. W każdym razie proszę zobaczyć, jak wygląda morze w Krynicy Morskiej. No piękny widok, wspaniały. Podejdę troszeczkę bliżej wody. Naprawdę tutaj bardzo dużo po prawej stronie. Wszyscy ci ludzie trzymają w rękach telefony i robią zdjęcia. Rzeczywiście te fale wyglądają bardzo widowiskowo. Piękne słoneczko, piękna pogoda. Naprawdę zapraszam wszystkich serdecznie na weekend. Jeżeli ktoś ma blisko, ma trochę czasu zajechać do Krynicy Morskiej, naprawdę jest co na to popatrzeć. Proszę zobaczyć. I tu mamy widok na zachód, także troszkę tych turystów, troszeczkę ludzi na plaży jest, natomiast nie mówimy tu o jakichś wielkich ilościach. Wiatr dosyć mocny, natomiast nie jest to jakiś specjalnie zimny wiatr. To pogoda idealna do spacerów takich jesiennych. I jeszcze proszę spojrzeć na plażę w stronę Rosji. Z Krynicy Morskiej do granicy jest mniej więcej, żeby nie skłamać, około 12 km zdaje się. Także tak to wygląda. Bardzo fajna miejscowość, nadgraniczna Piaski. Warto zajechać na weekend również. Byłem kilka tygodni temu, właśnie kilka dni spędziłem w Piaskach. To jest miejscowość 3 km położona od granicy z Federacją Rosyjską. Cisza, spokój.
I tu jeszcze proszę zobaczyć na morze w wydaniu jesiennym. Także ja już będę powoli opuszczał plażę w Krynicy Morskiej. Mam nadzieję, że przypomnieliśmy sobie letnie czasy. Letni czas spędzony w Krynicy nad morzem, nad Bałtykiem. Także oto taka odsłona właśnie plaży. Nieco już pusto. Zapraszam Państwa do subskrypcji mojego kanału Dzidek Teraz. Oczywiście bardzo dziękuję za pozostawione w ostatnim czasie liczne właśnie ilości subskrypcji. Natomiast zapraszam dalszej subskrypcji osoby, które oglądają dosyć regularnie mój kanał. Tak jak powiedziałem, zapraszam do subskrypcji oraz do pozostawienia po sobie lajka. Jak również można się zawsze zapytać na forum w dziale komentarze o cokolwiek. I tak jak mówię, te trzy czynności powodują, że mój kanał dociera do większej ilości internautów. Także pozdrawiam serdecznie z Krynicy Morskiej. Dzidek Teraz. Cześć.